Zobaczcie, jak trudno jest dzisiaj czasem też w tym kompletnym, tym także czasie, którym trudno jest też mówić w wielu środowiskach pozytywnie o Kościele. Kiedy czasem jeden temat obowiązuje w rozmowach. Jest trudno w tym sensie też powiedzieć coś dobrego o Kościele, o wierze. Niektórym mówię, bo nie, tak. I dlatego to słowo dzisiaj zaprasza każdego z nas do tego, tej gotowości do dawania świadectwa, bo mówię, bycie świadkiem Chrystusa to nie jest tylko męczeństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Przez 20 wieków istnienia Kościoła ta Ewangelia nie straciła na swojej aktualności. Przez 20 wieków Kościół zawsze doświadczał sytuacji prześladowań z powodu głoszenia Ewangelii. Z powodu wyznawania wiary w imię Jezusa. Bo o to chodziło. Od pierwszych wieków wcale nie chodziło o sposób kultu. Czy o jakieś zewnętrzne przejawy religijności. Tylko pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że Pan to jest Jezus. I Jemu się tylko można kłaniać. I przed Jego imieniem, można powiedzieć, zginać kolano. I dlatego wiele razy cierpieli. Bardzo okrutnie. To słowo spełniało się już w pierwszym pokoleniu życia Kościoła. Jak popatrzymy na dzieje apostolskie, to, co Jezus zapowiedział właśnie w tej mowie apostolskiej, której fragment dzisiaj rozważamy, kiedy Jezus mówi, będą was wydawać sądom, w swych synagogach będą was biczować. W dziejach apostolskich już jest mowa o tym, że apostołowie byli stawiani przed Sanhedrynem, że musieli się tłumaczyć, dlaczego głoszą to imię, które było surowo zabronione. Jezus, Jezus Chrystus, Jezus Nazaretu, Pan i Zbawiciel. A potem będzie święty Piotr z mocą mówił. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Kiedy
będą skazani i będą mieli też doświadczenie tego, że zostali ubiczowani za to, że głoszą imię Jezusa. Mówią Dzieje Apostolskie. Apostołowie odchodzili i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Chrystusa. I potem również będzie miało miejsce to, kiedy Szczepan pod natchnieniem Ducha Świętego będzie mówił prawdę. Będzie mówił w swojej mowie tuż przed ukamienowaniem. Bardzo niewygodne prawdy dla słuchaczy. Spełnia się to słowo. Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Będą was nienawidzić. Będą was wydawać i o śmierć przyprawiać. Nawet najbliżsi. My jesteśmy może dzisiaj w takiej sytuacji, czujemy się na tyle komfortowo, że jesteśmy gotowi to słowo z Ewangelii wrzucić jak dobre bajki. Nie? Opowiadania starożytne, których realizm z moim dziś doświadczeniem jest po prostu jak wschód i zachód. Zobaczcie, że z powodu przyznawania się do imienia Jezusa, wyznawania wiary, fundamentalną postawą jest pewien radykalizm, to znaczy gotowość ponoszenia także konsekwencji tego, że ze światem, czyli z tą mentalnością przeciwko Bogu, bo tak ją trzeba było, odnosząc się do terminologii pism janowych, zdefiniować jako tą rzeczywistość, przestrzeń sprzeciwiającą się Bogu i Jego sprawom. Że stamtąd zawsze przychodzi pewna kontestacja. I nie da się pogodzić jakby tych dwóch porządków. Wiary i świata. Dlatego Słowo mówi o tym, Słowo Boże i Chrystus w Ewangelii mówi o tym. Uważajcie, strzeżcie się, miejcie się na baczności przed ludźmi. To znaczy strzeżcie się, uważajcie na ludzi. Żeby z powodu bycia akceptowanymi przez ludzi nie wyrzekać się wiary. Nie chować głęboko do kieszeni swojej, można powiedzieć, tożsamości wierzącego, którą mam zarezerwowaną tylko, kiedy jestem w kościele, kiedy się nikomu nie muszę narazić. Kiedy w kościele to mam tu sąsiadka z klatki obok, tutaj pan z piętra wyżej, tam siostra z wspólnoty, którą znam, a tam mama ucznia z dziecka z mojej z klasy. Tak? I w tym sensie jakieś tam środowisko bezpieczne, komfortowe. Wiara zachowana, wyznawana ustami. Zobaczcie, jak o wiele trudniej jest przyznawać się do wiary, do Chrystusa, do Kościoła, do sakramentów, kiedy pójdziesz do pracy. Jesteś jedyną osobą, która chodzi na przykład do Kościoła i regularnie przystępuje do sakramentów. Albo chociaż próbuje jakoś tę relację z Panem Bogiem sobie ciągle na nowo układać i ożywiać. Zobaczcie, jak trudno jest dzisiaj czasem też w tym kompletnym, tym także czasie, którym trudno jest też mówić w wielu środowiskach pozytywnie o Kościele. Kiedy czasem jeden temat obowiązuje w rozmowach. Jest trudno w tym sensie też powiedzieć coś dobrego o Kościele, o wierze. Niektórym mówię, bo nie, tak. I dlatego to słowo dzisiaj zaprasza każdego z nas do tej gotowości do dawania świadectwa, bo mówię, bycie świadkiem Chrystusa to nie jest tylko męczeństwo. Męczeństwo jest szczególnym wyrazem tego dawania świadectwa aż do przelanej krwi. Jak święty Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła i potem cała dwudziestowieczna tradycja Kościoła. I męczenników w XX wieku, w XXI. Męczenników za wiarę. Do nas czasem docierają. Tu gdzieś chrześcijanie zostali zamordowani. Gdzieś tam. Ale świadek i męczennik to jest, można powiedzieć, to samo pojęcie, tak po grecku, martyr.
świadek i męczennik. Pierwszym zawsze jest świadectwo wiary, świadectwo życia, świadectwo uznawań, świadectwo tego, że jestem wierzący i nie boję się o tym mówić. I już jestem przez to świadkiem, że mam odwagę się przyznać do wiary. To nie jest sprawą łatwą. I dlatego dzisiaj słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy popatrzyli, na ile ważne jest dla nas to autentyczne bycie chrześcijaninem w każdym środowisku i w każdej przestrzeni, w której jesteśmy. Nie tylko w tej bezpiecznej grupie, w której jesteśmy na mszy świętej niedzielnej, czy w tygodniu, czy na jakimś spotkaniu formacyjnym grupy i wspólnoty kościelnej. Gdzie się wszyscy znamy i tak dalej. Czy potrafimy się rozpoznać choćby z twarzy. Natomiast chrześcijanin to, co otrzymał w kościele, słuchając Bożego Słowa, przystępując do sakramentów, z tym wyrusza do świata, tą swoją codzienność, w każdą przestrzeń, w każde środowisko swojego życia. Nie? To jest... Z tym już czasem może być różnie. Z tym gotowością do dawania świadectwa. Dlatego Chrystus mówi o tym, że te prześladowania będą. Żebyśmy nie odkładali tej Ewangelii gdzieś głęboko, że ona mnie nie dotyczy. Bo może w różnych obszarach dotyczy. Tylko rzeczywiście czasem, bo są takie fragmenty Ewangelii, które tak zwane trudniejsze, których niechętnie się rozważa, ale które chociaż potrzebujemy wziąć pod uwagę, że normalnym stanem Kościoła jest gotowość dawania świadectwa. W różnych okolicznościach. Bycia świadkiem Chrystusa, to znaczy spotkania z Jego miłością, spotkania z Jego uzdrawiającą mocą, która przychodzi w sakramentach, w Słowie Bożym, w modlitwie osobistej, w adoracji, w doświadczeniu życia wspólnotowego, w tych różnych obszarach i formach. Tego spotkania z żywym, kiedy wiara staje się ożywiona, umocniona, silniejsza. I wtedy napełnieni tą mocą jesteśmy gotowi, że od działającego, miłującego, kochającego Boga z tym iść w naszą codzienność i z tego zapasu czerpać siłę do codziennego dawania świadectwa prawdzie. A prawdą jest Chrystus, który jest, był, jest i będzie znakiem sprzeciwu. A którego, jak mówił wiele razy święty Jan Paweł II, wielu chciałby umiejscowić jako wielkiego nieobecnego społecznej świadomości.